Wracamy tam na ostatnie nasze spotkanie w dzisiejszym poranku sobotnim Telewizji Republikana, więc Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny dzisiaj rano i pewnie ostatni, chociaż dzień jest dynamiczny, więc zobaczymy, co się wydarzy. Nie ma co tak wybiegać daleko w przyszłość jak 20 minut, bo to może potem być zwodnicze. Teraz porozmawiamy właśnie może nie o przyszłości, ale o przeszłości. To bezpiecznie rozmowa o historii jest w miarę bezpieczna, bo w miarę można przewidywać, co kiedyś się wydarzyło, przynajmniej bezpieczniej niż mówić o tym, co będzie za minut kilka. Ale też będzie taka rozmowa o przyszłości w kontekście naszego państwa, w kontekście polityki historycznej, polityki, która chyba już po wielu historiach nikomu nie trzeba tłumaczyć, bardzo istotnej, czy to po relacjach polsko-niemieckich, czy polsko-izraelskich. Jednak, co by nie mówiły tuzy liberalizmu, historia dalej odgrywa istotną rolę w bieżącej polityce. W naszym studio goście Marcin Kaczorowski, rzecznik Fundacji Pamięci Narodów. Dzień dobry. Bardzo miło. I wiceprezes chyba tej. I wiceprezes, tak, tak. Więc to ułatwia sprawę, panie prezesie, bo zawsze łatwiej się zwracać. Zacznijmy od tego prostego pytania, bo nie każdy pewnie wie, czym jest, czym się zajmuje, jak powstała, co rozumieć pod taką nazwą Fundacja Pamięci Narodów. Fundacja Pamięci Narodów to organizacja, która powstała w celu, można powiedzieć, promowania kultury i myśli polskiej za granicą, troszeczkę jako takie uzupełnienie działań MSZ-u, można powiedzieć. No nie chcę używać wielkich słów, ale chodzi o to, żeby dotrzeć szczególnie do młodzieży, która nie wie nic często o historii Polski, a szczególnie do młodzieży w tych krajach, z którymi coś nas łączy historycznie. No właśnie, bo to jest Fundacja Pamięci Narodów. Narodów, jak nie rozumiem, tylko to jest narodu, coś, co tak wykracza poza jeden naród, nawet pewnie poza wszystkie narody, które się ukształtowały na terenach dawniejszej dokładnie Rzeczypospolitej. Czyli co, to jest globalna fundacja, fundacja, która ma na swoim horyzoncie globalny wymiar historii. No cóż, tak jak nasza historia łączy się z losami globu w dużej mierze, prawda? Jeżeli myślimy o polskim wkładzie w dzieje świata, no to pierwszy przykład z brzegu, Enigma, zmieniła losy świata, prawda? Więc warto nagrać na przykład projekt 60 sekund historii, żeby dotrzeć do młodych Anglików, żeby uświadomić im, że nie tylko Alan Turing miał tutaj wkład, ale bez naszego wkładu złamanie szyfru Enigmy nie było możliwe. Jest to dla nich zaskoczenie, dlatego że historia Polski, niestety też historia II wojny światowej, w dużej mierze jest białą plamą, nadal. Polski wkład w kulturę światową, europejską, nadal biała plama. Przepisywanie historii odbywa się obecnie na ogromną skalę. Pierwszy przykład z brzegu, no Niemcy teraz setki, tysiące książek wydają, w których właśnie Niemcy są ofiarami II wojny światowej. Więc Polska musi, no i Polacy, i nie tylko MSZ, ale właśnie organizacje takie jak nasza, muszą promować w sposób przystępny, ciekawy i też czasami no, niekonwencjonalny, żeby spotkać się z umysłami młodych ludzi, a te umysły pędzą. No, to, co, o czym rozmawialiśmy właśnie przed wejściem do studia, młody Japończyk, prawda, w 3 sekundy decyduje, czy filmik na YouTube jest ciekawy. Porozmawiamy z 60 sekund historii. Nawet jest taki film, który możemy Państwu zaprezentować. Taki spot informacyjny, cóż to jest za akcja, zobaczmy. Mam nadzieję, że zaraz uda nam się ten spot Państwu pokazać, żeby nie być gołosłownym i żeby mogli Państwo także od strony takiej wizualnej zobaczyć, czym jest ten program, który Fundacja Pamięci Narodów przygotowała. Nie wiem, czy już jesteśmy gotowi. Jak będziemy, to dostanę. Czekam na informację, kiedy będzie możliwość, aby ten spot wyemitować. A tymczasem jeszcze zapytam o tych młodych ludzi. Powiedział pan o tym Japończyku, który ma 3 sekundy. 3 sekundy tak decyduje, które wy macie, żeby młodego Japończyka zainteresować 3 sekundy. Jak trafiać do współczesnego młodego pokolenia? Dobre pytanie. Wydaje się, że
Przede wszystkim chodzi o temat, ale chodzi też o sposób podania tych informacji. Chodzi czasami o zadanie pytania, czy wiesz, czy słyszałeś, a może wiesz o coś o Pawłu Włodkowicu, który stworzył fundamenty nowoczesnego prawa europejskiego. Prawda? Paweł Włodkowic, fundamenty prawa europejskiego. No może ktoś, kto się interesuje historią, zadziwi się, że interesuje się chociaż trochę historią, chociaż trochę prawem, o Pawłu Włodkowicu nigdy nie słyszał. Prawda? Albo o tym, że Kopernik był nie tylko astronomem, ale też dowódcą wojskowym, prawda, i duchownym, czy raczej przede wszystkim, prawda, i politykiem. I nie był po stronie Niemiec, tak jak stwierdzą Niemcy. I nie był, tak, i nie był Niemcem. To wydaje mi się, że już możemy to teraz, zobaczmy ten spot 60 sekund historii. Słyszeliście o Stanisławie Leszczyńskiej? Dlaczego cioteczną prababkę Anny Lewandowskiej nazywano aniołem życia? Bo przyjęła około 3000 porodów w Auschwitz-Birkenau, w którym sama była więźniem. Wbrew niemieckim rozkazom ratowała i dawała nadzieję innym. Wszystkie dzieci rodziły się żywe i zdrowe. Wśród oprawców zapanowała konsternacja, bo takich wyników nie uzyskiwały nawet najlepsze uniwersyteckie kliniki w Niemczech. 20 lat później Leszczyńska napisała w swoim raporcie: Położna, więzień numer 41355, składa raport w imieniu tych, którzy o swojej krzywdzie nie mogą światu powiedzieć, w imieniu matki i dziecka. Pamiętajcie o Stanisławie Leszczyńskiej. Jej historia pokazuje, że można być światłem nawet w największej ciemności. To był jeden z takich spotów przykładowych, ale rozumiem, ich będzie więcej. Jak to wygląda? I czy ta forma rzeczywiście jest formą, dzięki której można docierać do najmłodszego pokolenia, tego pokolenia, które w zasadzie w całości siedzi w tym, bo to czy nie tylko najmłodszy, już teraz wszyscy. Ja często się przemieszczam codziennie komunikacją zbiorową, tak zwaną publiczną. To już prawie nikt nie czyta gazet, prawie chyba że w komórce. Tak. Prawie nikt nie czyta książek papierowych. Wszyscy siedzą w komórkach i jak się zerknie, jak się zapuści żurawia tak zwanego przez ramię, to nie jest to lektura Szekspira na komórce, tylko raczej przewijanie dość kompulsywne czasami tych krótkich filmików. Nowe buty, nowe samochody, skutery. Tak jest. Wydaje mi się, że udało nam się troszeczkę, może jeszcze nie podbić, ale zagościć na dobre na TikToku na przykład. No i te filmiki miały dość niezłą oglądalność. Niektóre nawet do kilkuset tysięcy odbiorców dotarły. Te 60 sekund wydaje się, że no, można przekazać dużo informacji, które no, czasami na lekcji historii uczniowie próbują przyswoić w godzinę, a tak później się okazuje, że to jest to nudne i później i tak o tym wszystkim zapominają. Czyli to, żeby rozmawiać z młodym pokoleniem, to właśnie 60 sekund to jest ta forma, już nie 40 minut, już nie forma serialowa, tylko ta forma 60 sekund. Tyle masz czasu, żeby spróbować coś przekazać. Wydaje mi się też, nie dajmy się zwariować, powinniśmy jednak, a to już jest zadanie dla rodziców, dla nauczycieli, dla edukatorów, promować jednak kontemplację, medytację, lekturę książek, tak? Natomiast no, nie próbujmy na siłę zmieniać świata. Musimy też próbować dotrzeć do młodzieży tam, gdzie aktualnie ona jest, prawda? I nie obrażać się na młodych, że pędzą, tym bardziej, że no, sami pędzimy. No, nie oszukujmy się. Świat to pędzi, młodzi pędzą i nie możemy powiedzieć, tak, tumany nic nie czytają, prawda? No, dobrze by było, gdyby czytali, ale nie czytają, więc machnijmy ręką. No więc jest to taka próba jednak spotkania się z młodymi na ich polu. Ten spot, który wyemitowaliśmy, trochę siłą rzeczy był w języku polskim, ale jak rozumiem, no, tak. Fundacja Pamięci Narodów to jest coś, co ma wychodzić poza tylko nasz polskojęzyczny obieg informacyjny. Takie spotki są w innych językach? Jak to naturalnie. Są po angielsku, są po francusku, po niemiecku. Z tego co pamiętam chyba nawet, nie wiem, czy wyszedł już, czy planowaliśmy po hebrajsku nawet wypuścić różne spoty dotyczące zwłaszcza Wielkiej Wojny. Tak? Natomiast no, będziemy się rozwijać, będzie tych spotów więcej w innych językach. Rozwijamy się. Jeżeli chodzi o ten rozwój, to jeszcze jeden związek tematyczny, jeden blok tematyczny właściwie, a on związany jest z relacjami tymi tych sąsiadów najbliższych,
na przykład Białorusi jest też taka akcja Żywię Białoruś, którą wasza fundacja realizuje. Zobaczmy. Dużo słyszymy o wolności. Wielu o niej mówi. Ale czy naprawdę rozumieją, czym jest wolność? My doskonale rozumiemy, czym jest. Rozumiemy też, jak trudna jest droga, która do niej prowadzi. Rozumiemy bezsilność i zawiedzione nadzieje. Rozumiemy ból i łzy. Rozumiemy też wszystkie pragnienia, które pchają na drogę wolności. Skąd to wiemy? Przeżyliśmy to. Solidarność. Jesteśmy z niej naprawdę dumni. Dziś jesteśmy z wami i wierzymy w was. Jesteśmy sąsiadami, którzy rozumieją. Żywię Białoruś. Spot związany z Białorusią. Rzeczywiście po roku 20 duże zainteresowanie Białorusią, ale potem wojna. Wielu z Polaków, wielu także w opinii światowej od 22 lutego, to jest 4 lutego roku 2022 nagle temat Białorusi znikł, ale się pojawia to w przeświadczeniu części, może i wielu. Białoruś to jest to państwo, które wspólnie z Rosją napada na Ukrainę. Trochę śmy o Białorusinach, o ich walce z reżimem, o ich świadomości, o ich przebudzeniu narodowym zapomnieli. No i bardzo niesłusznie. Tym bardziej, jeżeli Polska angażuje się w demokratyzację Białorusi, w to, żeby Białorusini mogli decydować o swoim losie i wspiera organizacje opozycyjne. Też musimy pamiętać, że te organizacje i ci ludzie, i Polacy również działający na Białorusi oczywiście, płacą za to cenę, prawda? Kończą w aresztach, są bici, czasami torturowani, przetrzymywani w bardzo złych warunkach. Ich rodziny tracą środki do życia. I jeżeli powiedziało się A, prawda? Tutaj podnosiły się głosy, zwłaszcza wydaje mi się z prawej strony polskiej sceny politycznej, że skoro już się angażujemy, to tak, gdzie teraz jesteśmy, prawda? Gdy milicja zaczyna, brzydko mówiąc, tych ludzi pałować, prawda? Więc to jest taki nasz kamyczek, powiedzmy, do tego ogródka, tak? Żeby pomagać tym ludziom, którzy ryzykują swoje życie i zdrowie, żeby coś się na Białorusi zmieniło. A tym bardziej nie powinniśmy o Białorusi zapominać, bo z Białorusinami, wydaje mi się, zdecydowanie dużo więcej nas łączy. W zasadzie nie dzielą nas tematy historyczne, prawda? Nie mamy takich problemów w polityce historycznej, zwłaszcza jak z Ukrainą. I docelowo, wydaje mi się, Białoruś powinniśmy pamiętać, że to jest jeden z naszych kluczowych partnerów, z którymi powinniśmy utrzymywać jak najlepsze relacje. Aktualnie nie do końca możemy mieć takie relacje z państwem białoruskim, ale z narodem białoruskim jesteśmy solidarni. To jeszcze zapytam o inną państwa akcję. Liga Bohaterów brzmi jak jakiś kolejny cykl filmów o superbohaterach, jak coś z Avengersów. Co to jest za pomysł? Tak, jest to pewne nawiązanie do superbohaterów, natomiast żaden superbohater nie będzie tak super jak prawdziwi bohaterowie, którzy rzeczywiście walczyli i ryzykowali swoje życie w imię wielkich idei, w imię człowieka, prawda? Najczęściej to jest ta wielka idea, w imię swojej wiary, swoich przekonań, tak jak Witold Pilecki. Czy Korczak, który poświęcił swoje życie dla żydowskich dzieci z getta warszawskiego. Przypominamy też inne postaci, które łączą się z historią Polski, tak jak na przykład cesarzowa Sadako, która pomogła ocalić polskie dzieci z Syberii. No, tak jak dobry Maharadża z Indii. Ale ja rozumiem, nie polskich, tylko bohaterów polskich, z całego globu. Polskich i z całego globu. Wspólnym mianownikiem jest tutaj
Przeważnie jakiś element łączący tych bohaterów też z zagranicy z historią Polski, prawda? Ale nawiązujemy do elementów, które łączą właśnie Polaków z innymi narodami. To jest taki most pamięci, można powiedzieć. Na ile jest to akcja przygotowana dla polskiego społeczeństwa? Na ile to ma być promocja Polski za granicą? Naszą rozmowę rozpocząłem o tej frazie, że będziemy mówić o polityce historycznej, bo to trochę jest polityka historyczna. To jest trochę polityka historyczna. Czy ona jest w wersji, to się brzydko mówi, soft, czy niekoniecznie. Niektóre narody są bardziej świadome istotnych relacji z Polską. Wydaje mi się, szczególnie w przypadku Japończyków można to dostrzec, prawda, co widać też po wizytach oficjalnych, również najwyższego szczebla wojskowych w Polsce. No wiadomo, że Japończycy, prawda, mają, nie chcę mówić o obsesję na punkcie Chopina, ale są pasjonatami naszej muzyki, kultury i historii, ale w przypadku innych narodów nie zawsze jest taka świadomość, dlatego na przykład powstał spot o 200 oficerach kontraktowych gruzińskich, którzy walczyli w obronie Polski w 1939 roku. Wydaje się, że nie każdy musi wiedzieć o tym, że nie każdy też Węgier wie o wkładzie na przykład państwa węgierskiego w ocalenie Polski w 1920 roku, o transportach amunicji, bez których byśmy nie dali rady, o takich rzeczach, które uświadamiają, że Polska ma partnerów nie tylko w regionie, ale i na świecie, i że są takie relacje, które możemy rozbudować, i ten potencjał współpracy nie jest wykorzystany, a bez tej świadomości przyjaźni, dobrych relacji, trudno jest budować takie relacje. Zresztą widzimy, jak pewne, prawda, nierozliczone konflikty historyczne rujnują wręcz te relacje do dzisiaj. Prawda? W przypadku ludobójstw, zamiecionych pod dywan, to w ogóle komplikuje relacje całkowicie. I o tym mówił Marcin Kaczorowski, rzecznik i wiceprezes Fundacji Pamięci Narodów. Panie prezesie, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wizytę w naszym studiu, a my powoli zmierzamy do końca dzisiejszego sobotniego poranka. Ja tylko przypominam oczywiście, jutro wybory samorządowe, lokale wyborcze otwarte do godziny 21, od godziny 6 albo 7 rano. To proszę, żeby jeszcze mi szybko sprawdzić, od której właściwie lokale wyborcze są otwarte. Od 7. 7:21 można iść do lokali wyborczych. To dobrze, że kogoś nie skierowałem na godzinę 6, ale jedna godzinowa data jest niezmienna. 19:30. Jutro startuje wieczór wyborczy w Telewizji Republika, na który Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście także w ramach tych przypomnień, oczywiście wskazanie, że warto pójść na wybory samorządowe, i ta uwaga techniczna: 4 różne karty, jedna na wójta, burmistrza lub prezydenta, druga do sejmiku wojewódzkiego, trzecia do powiatu, na czwarta do gminy. W miastach wojewódzkich to sam jest dzielnica i rada całego miasta, jak w przypadku miasta stołecznego Warszawa, ale przy każdej karcie jedna prosta zasada, tylko jeden znak X na jednego konkretnego kandydata wskazujemy. Zresztą będziemy jeszcze dzisiaj Państwu publikować materiały komisji wyborcze, takie przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą, które dokładnie informują, jak należy głosować. A ja Państwa jeszcze tylko zaproszę w imieniu Adriana Stankowskiego na polityczne podsumowanie tygodnia. Do zobaczenia.